Cmentarz wojenny nr 111 w Racławicach to zabytkowe żołnierskie miejsce pochówku, zaprojektowane przez wiedeńskiego architekta porucznika Hansa Majera. Cmentarz położony jest w odległości ponad 1 km od głównej drogi w otoczeniu niewielkiego lasku. Zbudowany jest na planie prostokąta, otoczony był drewnianym płotem. Pierwotnie otaczał go drewniany parkan, a do bramy był przybity duży krzyż. Znajdowało się od strony zachodniej, zamknięte było jednoskrzydłową drewnianą furtką. Głównym elementem cmentarza stanowił wysoki drewniany krzyż łaciński, który znajdował się przy ogrodzeniu zachodnim na wprost bramki wejściowej. Mogiły mają układ rzędowy niesymetryczny. Część nagrobków ma kształt łacińskich krzyży z taśmy stalowej. Pozostałe mają formę krzyży lotaryńskich umieszczonych na niskich postumentach. Tu się zachował fragment krzyża lotaryńskiego. Na cmentarzu znajduje się słupek graniczny geodezji wojskowej HV RS Vermessung. Na cmentarzu znajduje się 14 grobów pojedynczych i 11 zbiorowych. Pochowano 68 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 60 z armii rosyjskiej. Zidentyfikowano jedynie 9 żołnierzy. Polegli w ramach bitwy pod Gorlicami w maju 1915 roku. Na cmentarzu spoczywa również jeden żołnierz niemiecki, poległy pod koniec II wojny światowej od zabłąkanej kuli samolotowej. Zginął 16 stycznia 1945 roku i nie zidentyfikowano jego grobu. Od jednego z mieszkańców Racławic dowiedziałem się, że podczas II wojny światowej pochowano tu dwóch mężczyzn rozstrzelanych przez hitlerowców. Ciała z terenu wioski były przewożone na grunt należący do rodziny Olbrychów na wozach zaprzężonych w krowy przez Wojciecha Turana wraz ze swoją bratową Anielą, której mąż w tym czasie brał udział w walkach frontowych. Na dzień dzisiejszy, maj 2020 rok, obiekt w katastrofalnym stanie technicznym. Niedługo może po nim już nic nie pozostać. Widać ślady również dewastacji.